Cześć, miło mi ogłosić, że mamy już 23 dzień projektu Halloween. Projekt Halloween polega na tym, że przez 31 dni października codziennie możecie zobaczyć po jednej charakteryzacji zrobionej specjalnie przeze mnie dla Was. Dzisiaj, rozwijając temat piękne i mroczne, stworzyłam dla Was takiego oto klasycznego diabła, a raczej diablicę. Mam nadzieję, że podoba Wam się to, co robię. Jeśli subskrybujecie mój kanał, będziecie z tym na bieżąco. Tutorial, który dla Was przygotowałam, pokażę Wam krok po kroku, jak wykonałam tę charakteryzację. Więc przejdźmy do malowania. Jak widzicie, zaczynam od stanu zupełnie naturalnego i na początek dopasuję wcześniej przygotowane rogi. Zrobiłam je tak jak przy charakteryzacji na smoka, z plastiku polimorficznego, czyli granule, które pod wpływem gorącej wody zmieniają się w plastyczną masę. Kredką zaznaczyłam sobie, gdzie przykleję rogi i to miejsce smaruję klejem, mastiksem. Kiedy stanie się już klejący, dociskam mocno mój róg i trzymam, aż klej całkowicie zwiąże. Następnie formuję długi rulonik z wosku charakteryzatorskiego. Owijam go wokół nasady rogu i jednocześnie dociskam do skóry. Palce i szpatułkę, którą blenduję krawędzie, zwilżam wazeliną, żeby nie kleiły się do wosku. Pokażę Wam też, jak w prosty i naprawdę tani sposób wykonać elfie ucho, albo w tym przypadku diabelskie ucho. Sposób ten podpatrzyłam u Karoliny Ziętek. Jeśli tylko znajdę tutorial, w którym to pokazała, to oczywiście podlinkuję Wam w opisie. Materiałem, który służy tutaj do formowania elfiego ucha, jest po prostu papierowa taśma klejąca. Nie jest to może najłatwiejsze uformować sobie coś na uchu samemu, i zdecydowanie nie poleciłabym Wam majstrowania nożyczkami przy uchu, ale jest to absolutnie wykonalne. Kształt wychodzi najlepiej, jeśli wykonamy takie dwa trójkąciki, jeden od przodu, drugi od tyłu. Palcami jeszcze uformowałam ostateczny kształt, a teraz pokrywam wszystko lateksem, żeby to utrwalić i żeby dobrze trzymało się do skóry. Wosk i lateks muszę oczywiście dobrze przypudrować, żeby się nie kleiły i żeby trzymały się do nich inne produkty. Przechodzę wreszcie do malowania. Centralną część twarzy i dekoltu pokrywam pomarańczową farbą wodną. Do pokrywania tak dużych powierzchni używam pędzla kabuki. Resztę skóry pokrywam czerwoną farbą, jednocześnie blendując ją z wcześniej nałożoną pomarańczową. Oczywiście nie zapominam o uszach. Miejsca, które zostały niedomalowane, wykańczam pędzelkiem. Teraz wygląda to oczywiście jeszcze mało atrakcyjnie. Twarz jest płaska, więc muszę dodać jej kształtu i trójwymiarowości. Zacznę od rozświetlenia i jednocześnie wygładzenia skóry, która przy pokryciu farbą wodną, szczególnie taką w ciemnym kolorze, nigdy nie będzie idealnie gładka, bo taka farba bardzo często podkreśla niedoskonałości. Po wstępnym rozświetleniu przechodzę do ostrego konturowania czarnym cieniem. Na maksa podkreślam kości policzkowe. Ostro wykańczam to konturowanie właśnie pod policzkiem, a resztę dobrze blenduję. Przyciemniam też dookoła rogów i delikatnie konturuję nos. Delikatnie, bo jednak chcę, żeby moja diablica była atrakcyjna, a nie wyglądała karykaturalnie. Muszę jeszcze trochę wyrzeźbić moją twarz, dlatego dodaję jeszcze rozświetlenia tą samą białą, tłustą farbą co wcześniej i czarnym cieniem podkreślam jeszcze konturowanie. Soczewki Mini Sclera Dead White zakładam jeszcze przed malowaniem oczu. Brwi maluję na czarno eyelinerem w żelu. Trzymam się generalnie blisko mojego naturalnego kształtu, nieco tylko podciągam je do góry i wyostrzam. W makijażu oczu zdecydowałam się na coś w rodzaju cut crease, czyli po prostu takiego wyraźnego odcięcia nad ruchomą częścią powieki.
przy czym podkreślam, że nadal się uczę i ćwiczę i na pewno będzie on daleki od ideału. Nie oceniajcie mnie zbyt surowo. Miejsce, które zostawiłam niepomalowane, podkreślam pomarańczowym cieniem, wyostrzając i wyrównując te granice z ciemnym cieniem. Na całą tę pomarańczową część nakładam bazę pod brokat z NYXA. Pokrywam to miejsce pięknym, drobniutkim, czerwonym brokatem, który kupiłam wieki temu do malowania dzieciaków. Marka to bodajże Stargazer, ale nie jestem 100% pewna, bo napis mi się starł. Wykańczam makijaż czarnym eyelinerem, podkreślam kącik oka, granicę rzęs, tam gdzie zazwyczaj kładziemy eyeliner, a także granicę między brokatem a czarnym cieniem. Ten sam eyeliner kładę na usta, lekko je powiększając, u góry. Nadaję ustom matowego wykończenia, nakładając na nie czarny cień z delikatnymi drobinkami. Dodaję jeszcze na koniec takie ostateczne rozświetlenie na ostro. Czyli w najjaśniejszych miejscach dodaję jeszcze odrobinę białej farby, właściwie jej nie blendując, albo blendując ją bardzo nieznacznie. Tak, żeby ten biały naprawdę wybrzmiał. I tak wygląda klasyczna diablica w moim wykonaniu. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, więc mam nadzieję, że się nimi ze mną podzielicie. Ja oczywiście zabieram się za tworzenie nowego wzoru, który opublikuję już jutro. Mam nadzieję, że nie możecie doczekać się tak samo jak ja. Do zobaczenia jutro. Buźka! Przejdźmy do malowania. Czy to wszystko? Proszę Państwa, to chyba wszystko.